Dobrze, i w takim wypadku już po całej części merytorycznej przechodzimy do meritum dzisiejszej gali rekinów biznesu 2016 roku. Jako przewodniczący kapituły, która przyznawała rekiny biznesu, jestem winien Państwu przynajmniej słowo wytłumaczenia, w jaki sposób przebiegały nominowania i głosowanie bezpośrednio na laureatów. Głosowanie to 16 ekspertów wybranych przez Związek Maklerów i Doradców oraz przez Inwestorzy TV i zaproszonych niezależnych ekspertów. Te 16 osób głosowało w pierwszej części w absolutnie otwartej formule. Każdy mógł zgłaszać swoje propozycje i koncepcje. Te najczęściej pojawiające się występowały i wstępowały do drugiego etapu, gdzie przyznawane były konkretne punkty. No i właśnie te punkty wybrały 9 laureatów. Zatem 16 ekspertów, 2 etapy i 9 laureatów, których teraz będziemy chcieli nagrodzić. I te nagrody będą wręczać też między innymi obecni tu goście. Zasadniczo zacznijmy już w tej chwili galę wręczania rekinów biznesu. Oklaski poproszę. Teraz już wszyscy nominowani będą mieli okazję poczuć dreszcz emocji i możemy zacząć od wręczania pierwszej nagrody spółki 2016 roku. W kategorii kapitalizacja do 250 milionów nominowani byli Asbis, Bluebird Team, Braster, Mercator Medical, OEX, Ursus oraz Vigo Systems. O odczytanie, kto jest zwycięzcą tej kategorii, poproszę pana Jana Letkiewicza, partnera zarządzającego w Grant Thornton. Witam Państwa ponownie. Kategoria spółka roku 2016, kapitalizacja do 250 milionów złotych. Ja już wiem. Kapitalizacja wskazuje, że mowa o małych spółkach. Wszyscy wiemy, że zgodnie z przysłowiem małe jest piękne. Jednak w przypadku laureata nie można mówić o małych zyskach, bo jego kurs w 5 lat wzrósł o 480%. Dodatkowo jest drugą najważniejszą spółką w swoim segmencie rynku. Laureat to przedstawiciel nowej, innowacyjnej branży, którą z sukcesem zagospodarowują polskie marki. Zwycięzcą jest Bluebird Team S.A. O odebranie nagrody poprosimy pana Łukasza Rasińskiego, członka Rady Nadzorczej Bluebird Team. I tu jeszcze trzeba się ustawić w tym miejscu do zdjęcia. Dziękuję bardzo w imieniu spółki Bluebird Team. Gwoli wyjaśnienia, jestem rzeczywiście przedstawicielem Rady Nadzorczej spółki. Chciałbym przekazać Państwu parę słów od prezesa zarządu, mojego osobistego przyjaciela Piotra Babieno. Bardzo serdecznie dziękujemy za docenienie trudu, który spółka wykonała w ostatnich kilku latach. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni bardzo spółkę rzeczywiście docenili, jeżeli chodzi o jej wycenę giełdową. Natomiast za tą wyceną stoją ogromny wysiłek, czy to zarządu, czy pracowników spółki. No i oczywiście duże grono pomysłowości i szczęścia w biznesie. Natomiast liczymy na to, że to jest dopiero początek, jeżeli chodzi o osiągnięcia Bluebird Team, bo spółka ewidentnie znalazła swoje miejsce na rynku, znalazła swój pomysł na gry. Bluebird Team specjalizuje się w grach typu horror, więc liczymy na to, że baza użytkowników czy baza graczy, którzy
już zostali zbudowani, będzie tylko w kolejnych latach rosła i inwestorzy w kolejnych latach będą równie zadowoleni z zachowania się kursu. Dziękuję bardzo. Jeszcze prośba o jedno zdjęcie widać. Dziękujemy, gratulujemy. Tutaj tędy będzie bezpieczniej, naprawdę tędy będzie bezpieczniej, bo tam słyszałem trochę rekinów jeszcze siedzi, więc byłoby dość niebezpiecznie. No to już najbliższa gra rekiny biznesu, tylko czy w kategorii horror. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do kategorii również spółki roku, ale kapitalizacji już większej, do miliarda złotych. I w tym przypadku nominowani przez kapitułę byli 11bit Studios, Autopartner, Oponeo.pl, Selvita, Tim, Wielton i Wistula Group. I oto, która spółka została rekinem biznesu w kategorii do miliarda złotych kapitalizacji, powie nam pan Jakub Makurat, country manager z Poland Edbury. Zapraszamy. Drodzy Państwo, kategoria spółka roku 2016, kapitalizacja do 1 miliarda złotych. Więc przechodzimy do wagi ciężkiej. W tej kategorii rywalizacja była szczególnie zacięta. Różnica między poszczególnymi miejscami była minimalna, ale zwycięzca może być tylko jeden. Na warszawskiej giełdzie akcjami laureata można handlować już 2345 dni. To pierwsza podpowiedź, a to równo połowa stopy zwrotu 4700%, to druga podpowiedź, jaką może się w tym czasie poszczycić. Laureat udowadnia, że gry to medium, które może dostarczać rozrywki i jednocześnie otwierać głowy na nowe koncepty, emocje czy punkt widzenia. Zwycięzcą tej kategorii jest 11bit Studios. A o odbiór nagrody poprosimy pana Dariusza Wolaka, Investor Relations Managera, którego chyba zjadł jakiś rekin. Albo się boi wyjść. Lub też wyszedł na chwilę i to jest ten krytyczny moment, kiedy wyjście do toalety okazuje się wyjściem nie tylko, kiedy nie zauważyłeś walki gołoty, ale nie dostałeś też swojego rekina. To jeszcze jedno pytanie. Czy pan Dariusz Wolak pojawił się? Wszyscy mówią, był, tak, wszyscy go widzieli, ale wszedł w to akwarium tam. No dobrze, to w takim wypadku pozostaje jeszcze zostawić tego rekina, zostawić go na chwilę, może tam z boku u dziewczyn. Zawsze to łagodzi obyczaje, a ja gratuluję. Świetna zapowiedź. Kategoria cięższa, jeszcze cięższa niż poprzednia, to kategoria kapitalizacji powyżej miliarda złotych. No i w tym przypadku spółka roku 2016 to jedna z nominowanych, którymi byli CCC, CD Projekt, JSW, KGHM, Flyderer, PKN Orlen oraz Kruk. I w przypadku spółki o kapitalizacji powyżej miliarda złotych poprosimy o informację panią dr Monikę Kośko, wiceprezesa zarządu Ursus S.A. W czerwonej kopercie mała podpowiedź, ale bez niej też na pewno by się udało. Czas na wagę superciężką. Kapitalizacja powyżej 1 miliarda złotych. Wśród nominowanych są liderzy w swoich branżach. Firmy innowacyjne, pomysłowe i z potwierdzonym success story. Nowe technologie i branża IT zdominowały poprzednie kategorie. Wśród największych laureatem zostaje spółka o burzliwej historii, która swoim sukcesem udowadnia, że wyzwania są po to, by je osiągać. Tak sam jak kurs akcji laureata, który regularnie sięga nowych rekordów.
To marzenie wszystkich inwestorów realizujące się dzięki pokazaniu losów tytułowego bohatera powieści Andrzeja Sapkowskiego. Zwycięzcą jest, myślę, że wszyscy Państwo już wiecie, CD Projekt SA. I poprosimy pana Piotra Pomgowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej CD Projekt, o odbiór nagrody. Gratulacje. Zapraszamy tak bliżej tutaj. To jest takie podpowiedź, gdzie stanąć. I zapraszamy do zabrania głosu. Witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo dziękuję w imieniu CD Projektu za to wyróżnienie i taką decyzję kapituły. CD Projekt to już 25 lat bardzo konsekwentnie realizowanej strategii, która skupia się przede wszystkim na jakości produktu, który dostarczamy, na ograniczonej liczbie produktów czy projektów, a za tym idącym dużym skupieniu na tych wybranych produktach. No i oczywiście zero kompromisów w obszarze zarówno biznesu, jak i tworzenia produktu. Serdecznie dziękuję. Gratulacje. To kategorie lekkie, średnie i ciężkie za nami. Zatem teraz czas na konkretne osoby. I rekinem biznesu w tej chwili obdzielimy inwestora 2016 roku, do którego to grona nominowani byli Abris, Dariusz Miłek, Paweł Borys, Piotr Osiecki, PZU i Tomasz Domagała. A i jeszcze pan Zygmunt Solorzak. Więc jak widzą Państwo, kategoria inwestor 2016 roku była dość szeroko interpretowana przez kapitułę i oto kto został inwestorem 2016 roku i zgarnął rekina biznesu, powie nam pan Bartłomiej Dimitruk z Highton Banku. Zapraszamy. Ponownie dobry wieczór Państwu. Kategoria Inwestor Roku 2016. Zwycięzca w tej kategorii to lider biznesu. Bez tego elementu nie osiągnąłby spektakularnego sukcesu. Z inwestorskiego punktu widzenia jego dokonania są tym bardziej imponujące, że jego wizja przełamała klątwę WIG20. Wizjoner, który w 2013 roku otrzymał nagrodę Kisiela, bo zaszedł daleko. Jego ostatnie inwestycje w innowacje 3D wskazują, że najciekawsze inwestycje wciąż przed nim. Szanowni Państwo, zwycięzcą jest Dariusz Miłek. I zapraszamy pana Karola Półturaka, wiceprezesa zarządu, po odbiór nagrody. O, pan Karol, jeszcze raz fanfary, bo to widać, że dużo miejsca i dużo czasu. Gratulacje. I zapraszamy tutaj, zapraszamy trochę tutaj, trochę tutaj. Tu trzeba na tej scenie trochę pokierować. Zapraszamy do zabrania głosu. W imieniu pana prezesa Dariusza Miłka mogę przekazać, że jest bardzo zaszczycony, że udało mu się otrzymać tą nagrodę. Tym bardziej, że grono pretendentów do tego wyróżnienia było tak zaszczytne w tym roku. Sądzę, że ta nagroda jest nie tylko za inwestycje, o których była mowa, ale też za koncentrację na głównym biznesie. I to ta koncentracja daje wyniki, wyniki dają potem powody do chwały. I na pewno pan prezes Miłek jest takim inwestorem, który cały czas jest głodny, chce więcej, ma dużą, jako były sportowiec, wydolność i myślę, że taką obietnicę i deklarację możemy złożyć, że nadal w tym rankingu i w tych wyścigach o miano najlepszego inwestora chce i będzie startował w kolejnych latach. Także bardzo dziękujemy za 2016
i mamy nadzieję na więcej. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie, trzeba ostrożnie. To jak z wejściem do basenu. Trudno się wchodzi, łatwiej wychodzić. Szanowni Państwo, to skoro już mamy inwestora 2016 roku, to teraz jeszcze czas na innowacje, o których już przedmówcy wielokrotnie wspomnieli. Jeżeli chodzi o spółkę innowacyjną 2016 roku, to w kategorii nominowanych w tym przypadku byli Braster, CD Projekt, Celon Pharma, LiveChat Software, Medical Algorithmics, Selvita oraz Vigo Systems. W przypadku innowacji tak ważnych na wszystkich rynkach, oto kto wygrał rekina biznesu 2016 roku, poproszę pana Lukasa Notopoulosa, prezesa zarządu Vivus Finance, aby podzielił się z nami tą informacją, którą już za chwilę odkryję. Witam serdecznie. Poprawię tylko Lukas Notopoulos. Wiem, że trudne, dlatego zawsze w taksówkach podaję, że Kowalski, bo to jest łatwiejsze. Więc tak, w kategorii spółka innowacyjna roku 2016. Wszystkie spółki będące na giełdzie muszą być innowacyjne. Kreować wartość dla akcjonariuszy. Myśleć o nowych produktach i rynkach. Jedna droga do sukcesu to ucieczka do przodu. Wszyscy finaliści tej kategorii wyróżniają się innowacyjnością. Laureat jest na giełdzie dopiero 2 lata, a w tym czasie jego akcje już zyskały ponad 200%. To dzięki temu, że swoje usługi świadczy na rynku globalnym, wspiera sprzedaż i obsługę klientów w wielu firmach. Laureat pomaga komunikować się dwustroną przez małe okienko. To taki polski Windows i Apple w jednym. Proszę Państwa, zwycięzcą jest LiveChat Software SA. I poprosimy pana Andrzeja Różyckiego z LiveChat Software o odbiór nagrody. Fanfary i oklaski. Tą drabinką też można. Gratulujemy. I jeszcze zdjęcie. Oczywiście będąc w kategorii z jednym z producentów gier, nie można było się spodziewać jakiegokolwiek przemówienia, w związku z czym nie jestem przesadnie do niego przygotowany. Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie w imieniu spółki, szczególnie pracowników, którzy codziennie pracują we Wrocławiu nad rozwiązaniem, z którego faktycznie korzystają firmy z 90 różnych krajów, jest już ich 19 tysięcy i ta liczba cały czas rośnie. LiveChat pokazuje, że można robić teoretycznie jeden produkt i zdobywać ten rynek globalny z Polski i to tak naprawdę wystarczy pod warunkiem, że ten produkt jest najlepszy na świecie i tak właśnie tą firmę zbudowano. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę wszystkim szukania innowacji, które jak widać można wygrywać nawet bez żadnych środków unijnych. Dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, po innowacjach czas na eksport. Eksporter 2016 roku i rekina biznesu w tej kategorii z pewnością otrzyma jedna z firm nominowanych. A nominowani byli Amica, CD Projekt, Komarch, Forte, KGHM, LiveChat Software oraz Ursus. Jak widać, eksportować można wiele rzeczy. Kto zgarnął rekina biznesu 2016 roku? Dowiemy się od pana Andrzeja Przybyło, prezesa zarządu ABSA. Zapraszamy na mównicę. Drodzy Państwo, kategoria eksporter roku 2016. W dobie globalizacji, handlu i walce o wzrost gospodarczy eksport jest szczególnie ważnym segmentem gospodarki. Rywalizacja z konkurencją na jej terenie jest zawsze trudniejsza i zasługuje na wyróżnienie rekinem biznesu. Co więcej, laureat tej kategorii pokazuje, że eksport w dzisiejszych czasach jednoznacznie łączy się z innowacją.
Bo zachwycić klientów raz to może być szczęście, zachwycić drugi raz to sztuka, a wzbudzić zachwyt po raz trzeci można tylko przywiązując wielką wagę do wysokiej jakości, tworząc najwyższej jakości innowacyjną rozrywkę, a następnie dostarczyć ją graczom na całym świecie. Szanowni Państwo, już wiecie, mamy multimedalistę w tej kategorii. CD Projekt raz jeszcze. I jeszcze raz pana Piotra Pomgowskiego poprosimy o odbiór nagrody. Gratulacje. Poprosimy jeszcze o zdjęcie. Pan Piotr będzie miał chwilę, żeby wymyślić drugą przemowę i drugie podziękowania. Oczywiście zacznę tak jak poprzednio, czyli bardzo serdecznie spółka i ja w jej imieniu dziękuję Kapitule za to wyróżnienie. Rzeczywiście gry wiedźmińskie to produkt globalny, sprzedawany dzisiaj na 109 rynkach na świecie, w tym nawet takich jak Watykan. 96% przychodów spółki pochodzi z eksportu, prawie 60% z tego to Stany Zjednoczone, ponad 25% to Unia Europejska. Na świecie nasze gry kupiło już 20 milionów użytkowników, czy też sprzedano 20 milionów kopii, dokładnie mówiąc. Także naprawdę CD Projekt to taki ambasador innowacji na świecie. Serdecznie dziękuję. Gratulacje raz jeszcze. Po eksporterze i po spółkach oraz innowacjach i inwestorze czas na coś, co inwestorzy lubią najbardziej, czyli czas na debiut 2016 roku. W kategorii debiut 2016 nominowani byli Autopartner, Salon Pharma, PBKM oraz Xtrade Brokers. Kto najbardziej rozgrzewał serca, umysły, portfele inwestorów i kapituły, dowiedzą się Państwo od Sebastiana Zadory, dyrektora domu maklerskiego BOŚ S.A. Panie Sebastianie, zapraszamy. Szanowni Państwo, kategoria debiut roku 2016. Obecnie na GPW jest notowanych 486 spółek. Kolejne 403 są notowane na alternatywnym rynku New Connect. W 2017 roku ze wszystkich 12 debiutów na głównym parkiecie laureat zapisał się w pamięci kapituły najlepiej. Na giełdzie jest obecny dopiero 6 miesięcy, a jego akcje już podwoiły swoją cenę. Jednak efekty jego działań są dla klientów bezcenne, bo dają zdrowie. To zasługa silnego zaplecza badawczo-rozwojowego, pozwalającego tworzyć nowe klasy skutecznych leków. Tę skuteczność doceniają inwestorzy i doceniła kapituła. Zwycięzcą jest Celon Pharma S.A. Gratuluję. Zapraszamy panią Iwonę Giedronowicz, CFO, członka zarządu Celon Pharma, po odbiór nagrody. I zapraszamy tutaj do zdjęcia. Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję w imieniu całego zarządu spółki za to wyróżnienie. Mogę zapewnić, że jakkolwiek zostaliśmy wyróżnieni za debiut roku, jesteśmy również firmą bardzo innowacyjną i myślę, że za parę lat być może będę tutaj stała w towarzystwie jeszcze dwóch członków zarządu i odbierała nagrodę w tej właśnie kategorii. Oczywiście ten debiut, który był dla nas również wydarzeniem, jest efektem pracy bardzo, bardzo wielu osób i tym wszystkim osobom bardzo serdecznie chcę podziękować. To są nasi doradcy, nasi współpartnerzy, również pracownicy. Wyróżnienie traktujemy jako zobowiązanie, żeby tego zaufania nie zawieść i na zawsze już zagościć tutaj jako liderzy na tym rynku kapitałowym. Dziękuję bardzo. Gratulujemy. Trudno będzie zadebiutować jeszcze raz, więc trudno będzie zmultiplikować tą akurat kategorię, ale w kolejnej kategorii dużo łatwiej może być zostać wielokrotnym rekinem biznesu, dlatego że poza samymi inwestorami, którzy uwielbiają
debiuty. Dla długoterminowych inwestorów ważne są dywidendy. No i teraz przejdziemy do spółki dywidendowej 2016 roku, gdzie wybór tego, kto został spółką dywidendową, bez wprost nominowanych, powie Państwu Rafał Jerzy, prezes zarządu GKI Mobile S.A. Zapraszamy pana Rafała. Tak, oklaski bardzo się przydadzą, bo Państwo nie wiedzą, ale kiedy się otwiera tą kopertę i nie wiadomo, co tam jest, to jest trochę stresu. Więc kto? Szanowni Państwo, kategoria spółka dywidendowa 2016. Zysk z inwestycji giełdowych bierze się z dwóch komponentów: zysku kapitałowego i dywidend. Ta kategoria ma uhonorować laureata, który dużą wagę przykładał do tego drugiego czynnika. W 2015 roku akcjonariusze laureata otrzymali ponad 10% dywidendy. W 2016 ich portfele zasiliło 14%. O łącznej kwocie ponad 60 milionów złotych. Dodatkowym plusem laureata jest rozproszony akcjonariat, który korzysta na polityce dywidendowej. Zwycięzcą jest Prime Car Management S.A. A o odbiór nagrody poprosimy pana Witolda Potockiego, dyrektora rozwoju grupy Prime Car Management. Oklaski jeszcze raz i fanfary. O, każdy ma swoją drogę, widać. Gratulujemy. Zapraszamy do zdjęcia. A gdzie ten rekin? Jeszcze nagroda. Właśnie jeszcze może rekin, co? O, to może jeszcze jedno zdjęcie, jeszcze jeden rekin. I zapraszamy na krótkie słowo. W imieniu zarządu oraz wszystkich pracowników grupy Masterlis chciałem kapitule podziękować za docenienie naszej pracy, bo cały zespół wypracował tą dywidendę. Gdy 19 lat temu zaczynałem pracę w pierwszej spółce grupy Masterlis, wierzyłem w rozwój. Od 9 lat jestem dyrektorem do spraw rozwoju, czyli kreuję ten dynamiczny nasz rozwój. Gdy 3 lata temu zaczynaliśmy debiut giełdowy, wierzyłem w sukces. Sukces sprawdził się. Dzisiaj mogę powiedzieć, w ciągu 3 lat przekazaliśmy naszym akcjonariuszom 150 milionów jako dywidendę. A po polskich drogach jeździ 32 tysiące naszych samochodów. Dziękuję. Gratulujemy. Jak Państwo widzieli, to prawdziwy basen z rekinami. To teraz już 9 kategoria i last but not least to kategoria osobowość 2016 roku. W kategorii osobowość nominowani byli pan Adam Kiciński, pani Iwona Sroka, pan Maciej Wieczorek, pan Mateusz Morawiecki, pan Paweł Borys, pan Piotr Krupa oraz pan Sebastian Buczek. O odczytanie, kto został osobowością roku 2016 i zgarnął rekina biznesu, poproszę panią Joannę Pydo, dyrektora relacji inwestorskich Flyderer Group. Zapraszamy. Z oklaskami jest od razu bezpieczniej. Jeszcze jeden oficjalny rekin trafia do... Jest ostatni, także dobry wieczór Państwu. Kategoria osobowość roku 2016 roku. Szczęście to moment, kiedy okazja spotka się z przygotowaniem. Swoją wizją zaraża innych, bo ma banalnie prosty i przejrzysty przepis na sukces. Myśleć globalnie, zatrudniać najlepszych, oczekiwać cudów i być szczerym. To wizjoner budujący globalną markę Made in Poland. Zwycięzcą jest pan Adam Kiciński. A więc ponownie pan Piotr Pągowski z Rady Nadzorczej będzie musiał wymyślić. Oczywiście w tym miejscu powinien stać Adam Kiciński, prezes spółki CD Projekt. Niestety Adam prosił, żeby przeprosić Państwa za jego nieobecność. Jutro spółka ogłasza wyniki i ma konferencję prasową, więc liczne obowiązki z tym związane zatrzymały go w firmie. Natomiast no, poprosił mnie, żebym tutaj wystąpił, zastąpił go. Podziękował serdecznie kapitule, powiedział, że to jest ogromne wyróżnienie dla niego. Szczególnie, że grono nominowanych było naprawdę zaszczytne. I tyle. Dziękuję serdecznie.
Gratulujemy, prosimy przekazać rekina. I to już, proszę Państwa, nie koniec, bo wzorem poprzedniej gali z 2016 roku, kiedy były przyznawane rekiny, teraz jeszcze nagrody specjalne przyznawane przez inwestorów. O to wręczenie i odczytanie poprosiłbym Artura Błasika i Michała Lisieckiego z Inwestorzy TV. Małe oklaski też im się przydadzą. Zwłaszcza, że mikrofon, panowie, na razie jest jeden. Trzeba będzie się jakoś podzielić. Tak. Myślę, damy radę. Mamy dwie koperty. Kategoria Nagroda Specjalna Inwestorów TV dla filarów polskiej gospodarki. Dużo lepiej jest kupić wspaniałą firmę za przeciętną cenę, niż przeciętną firmę za wspaniałą cenę, powiedział Warren Buffett. W środowisku finansistów jest znany jako człowiek pełen pomysłów. W 2013 roku został uznany za jednego z najlepszych polskich menadżerów przed 40. W tym roku kończy 40 lat i jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi w polskiej gospodarce. Wiedzę o finansach i ekonomii ma w genach. Od podszewki zna środowisko banków, funduszy inwestycyjnych. Specjalizuje się w inwestycjach na rynku private equity i venture capital, zarządzaniu, analizach makroekonomicznych, planowaniu strategicznym i finansowym oraz restrukturyzacjach przedsiębiorstw. Nie wiem, czy Państwo już wiecie, kto to jest, ale jeszcze jeden paragraf. To on był faktycznym architektem jednej z największych transakcji ostatnich lat na polskim rynku kapitałowym. Przejęcia banku Pekao S.A. przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju. To on dzisiaj tworzy największą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej platformę funduszy Venture Capital, dzięki której skala polskiego rynku finansowania innowacji wzrośnie blisko trzykrotnie. To on wreszcie od kilkunastu miesięcy współtworzy wehikuł finansowania inwestycji krajowych przedsiębiorstw, swoisty Polski Bank Rozwoju. Śmiało podjął wyzwanie postawione przez premiera Mateusza Morawieckiego i konsekwentnie realizuje jego i swoją wizję. Laureatem Nagrody Specjalnej dla Inwestorów za rok 2016, filar polskiej gospodarki, jest prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. No, też człowiek stanie, prawda? Co tak sam będę ciągle stał. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy zasłużyłem aż na taką laudację. Powiem tylko, że rzeczywiście to był dosyć pracowity rok, w którym skończyłem 40, to prawda. Transakcja Pekao S.A. na pewno należała do wyjątkowych, nie tylko ze względu na skalę, ale na też skomplikowanie. Mogę powiedzieć, że czasami przypominała taką grę w atmosferze horroru, o której tu już się była mowa. Często negocjacje toczyły się w nocy w różnych miejscach w Europie i rzeczywiście były dosyć twarde. Był to już drugi bank, który miałem okazję kupować. Wcześniej była to Nordea, teraz Pekao S.A. Wierzę, że warunki, które uzyskaliśmy, były bardzo dobre i będą z korzyścią dla Polskiego Funduszu Rozwoju, dla inwestorów Pekao S.A., dla polskiego sektora bankowego. Tak jak zapowiedziałem, być może za kilka lat będziemy chcieli z tej inwestycji wyjść poprzez publiczną emisję akcji wtórną, więc może to być też ciekawe wydarzenie z punktu widzenia warszawskiej giełdy. Bardzo dziękuję za tą nagrodę. Traktuję jako zachętę do dalszej ciężkiej pracy w też budowie Polskiego Funduszu Rozwoju, o którym też mówię, że chciałbym, aby był taką instytucją rynku kapitałowego, który z nim bardzo dobrze współpracuje i wzmacnia różne jego segmenty. Dziękuję bardzo. To pierwsza nagroda specjalna. Gratulujemy. I jeszcze jedna. Arturze. Proszę Państwa, ja zanim przeczytam, kto otrzyma tą nagrodę, to chciałem parę słów powiedzieć na temat statuetki.
Będą niektórzy z Państwa mieli okazję ją zobaczyć. Ta statuetka przez ostatnie kilkanaście dni, każda z nich była drukowana, ponieważ każda została przygotowana na tą okazję specjalnie przez firmę Habot. Jest to nic innego jak druk 3D. Polska zaczyna być coraz mocniejsza w tej branży i mam nadzieję, że przedstawiciele właśnie kilku takich spółek produkujących właśnie drukarki 3D znajdzie się w przyszłości na tej oto scenie. Natomiast mam niezwykłą przyjemność wręczyć nagrodę specjalną właśnie za 2016 rok dla filarów polskiej gospodarki. No i tutaj też będzie, myślę, taka całkiem długa gra wstępna, bym tak to nazwał. Zwycięzcy są zdobieni z czegoś, co znajduje się w głębi nich samych. Pragnienie, marzenie, wizja. Muszą mieć wytrzymałość do ostatniej minuty. Muszą być trochę szybsi, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wola musi być mocniejsza niż umiejętności, powiedział Muhammad Ali. Kiedy obejmował urząd, wielu obserwatorów rynku nie kryło zaskoczenia. Rynek znał do tej pory transfery w przeciwnym kierunku, z wielkiej polityki do wielkiego biznesu. Ale też tym razem transfer dotyczył postaci nietuzinkowej. Człowiek doskonale wykształcony, prezes dużego, znakomicie funkcjonującego banku. Sprawny menadżer, bankowiec, objął stery instytucji kluczowej dla całej gospodarki polskiej. Przez kilkanaście miesięcy udowodnił, że jego wejście do polityki nie było przypadkiem, a przemyślaną strategią. Udowodnił, że doświadczenie rynkowe nie jest przeszkodą, a atutem. Udowodnił, że w swojej działalności kieruje się nie tylko kryteriami stricte ekonomicznymi, ale dbałością o polski interes narodowy. Swoje doświadczenie rynkowe i swoją wiedzę niezwykle szybko przekuł na fundamentalną dla gospodarki wizję konstytucji dla biznesu. Ma odwagę tę wizję wdrażać w życie i konsekwentnie pracuje nad tym, aby Polska stała się nie tylko politycznym, ale przede wszystkim gospodarczym liderem regionu. Ma umiejętności i ma wolę, aby tego dokonać. Jego sukces będzie naszym wspólnym sukcesem. Proszę Państwa, nagrodę specjalną inwestorów za 2016 rok filar polskiej gospodarki otrzymuje wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pan Mateusz Morawiecki, a w jego imieniu proszę pana Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, o odebranie tej nagrody. Bo to inny rekin, to dlatego jest potrzebne kolejne zdjęcie. Szanowni Państwo, chciałem w imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego po pierwsze przeprosić, że nie mógł być dzisiaj obecny, ale wynika to z pewnych obowiązków, które nie pozwoliły mu dzisiaj być tutaj z nami, ale też chciałem w jego imieniu bardzo gorąco podziękować za to wyróżnienie. Wierzę, że jest to wyróżnienie rzeczywiście bardzo ważnej wizji długoterminowej dla Polski, dla polskiej gospodarki, nowego stylu prowadzenia polityki gospodarczej, która nie sprowadza się do wyłącznie polityki pieniężnej, polityki fiskalnej, ale jest to polityka, która jest długoterminowa, strukturalna i ma zapewnić w długim terminie silne fundamenty i dźwignie rozwoju. Wierzę, że ta nagroda to również wyróżnienie za umiejętność opisania tej wizji w strategii odpowiedzialnego rozwoju, umiejętność jej zakomunikowania, umiejętność przełamania pewnych silosów, które zawsze istniały też w polskiej polityce gospodarczej i dzisiaj w ramach strategii odpowiedzialnego rozwoju możemy mówić o lepiej skoordynowanej, efektywniejszej, skutecznej polityce gospodarczej. No i tak jak poprzednio w przypadku mojej nagrody, wierzę także, że to jest dalsza zachęta do ciężkiej pracy, aby te wszystkie ważne inicjatywy, które są ujęte w strategii odpowiedzialnego rozwoju, urzeczywistniać z korzyścią dla naszej gospodarki i nas wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz. Gratulujemy wręczającym.
I to już, proszę Państwa, wszystkie statuetki, ale to nie znaczy, że to już koniec, bo Państwo tak siedzą trochę teraz jak w kinie, więc żeby była część filmowa, zobaczmy, co jeszcze słychać w Inwestorzy TV.